Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie kontynuacja tematu surfowania pomiędzy alternatywnymi rzeczywistościami, przemieszczania się pomiędzy alternatywnymi rzeczywistościami. Było już o tym jakiś czas temu na kanale, ale dzisiaj postanowiłem uzupełnić trochę ten temat i przedstawić Wam jeszcze dodatkowy jego element, dodatkową taką uwagę, którą warto odnotować i warto się nad nią zastanowić. Mówiłem o tym, że istnieje nieskończona ilość alternatywnych linii czasu i wiele z nich jest tak podobna do siebie, że nasze przemieszczanie się między nimi spontaniczne odbywa się cały czas, tylko nie zauważamy tego. Nie zauważamy, że nie ma plakietki z napisem witamy w rzeczywistości numer 1114 albo miliard ileś tam, tylko po prostu to się odbywa cały czas płynnie. Więc te rzeczywistości, w których funkcjonujemy jako wielowymiarowa istota, są do siebie podobne. Te bliższe częstotliwości, na której teraz się znajdujemy, są podobne. Im dalej oczywiście, tym bardziej mogą odbiegać. I to jest taki pogląd, który popiera wiele nowych odkryć związanych z fizyką kwantową, teorią strun i nie tylko. I jest to oczywiście rzecz, którą również różnego rodzaju mistyczne szkoły w różnej formie komunikowały od tysiącleci, od bardzo dawna. A przyjęcie tego poglądu jest o tyle ciekawe i o tyle wartościowe, że ono otwiera nam większe możliwości świadomego zmieniania naszego doświadczenia życiowego, ponieważ jeżeli uczymy się przemieszczać między tymi wersjami rzeczywistości, najpierw musimy wiedzieć w ogóle, że jest możliwość, żeby wykonać daną rzecz. Jeżeli nie wiemy, że możemy, nie wiemy, że jest możliwość, to nie jesteśmy świadomie w stanie danej rzeczy wywołać, prawda? Więc uświadomienie sobie takiej opcji jest tutaj kluczowe. I opowiadałem o tym szerzej w innym materiale, więc tam serdecznie zapraszam. Postaram się zalinkować tutaj, a na kanale YouTube się wszystko oczywiście też znajduje i na stronie w centrumrozwoju.pl. Natomiast mówiłem o tym, jak można w sobie uruchomić poprzez odpowiednią praktykę zdolność tego surfowania i docierania do rzeczywistości, jakich pragniemy. Ale trzeba sobie również powiedzieć, że funkcjonujemy w takiej też szerszej, zbiorowej rzeczywistości. Te wszystkie warianty, one pewne tendencje szersze, one się będą powielać, mogą się powielać i może istnieć bardzo wiele rzeczywistości, tych bliskich nam, w których możemy się poruszać, które będą zawierać pewne elementy świata zewnętrznego, takie, a nie inne, jakieś obiektywne wydarzenia związane ze społeczeństwem, z ludzkością itd., itd. Oczywiście moglibyśmy teoretycznie dotrzeć do kompletnie odmiennej rzeczywistości, ale w praktyce umysł człowieka w ciele nie jest za bardzo zdolny do czegoś takiego. Więc jesteśmy zdani na możliwość poruszania się w pewnym zakresie, ale i tak to jest super, bo możemy zmieniać wiele swoich doświadczeń i przyciągać do siebie te rzeczy, które chcemy, żeby w naszej rzeczywistości zaistniały. Niemniej jednak część rzeczywistości, której będziemy doświadczać i której doświadczamy, jest taka, a nie inna. Przykładowo wydarzenia polityczne, które się dzieją w naszej rzeczywistości i jakby cała sytuacja światowa od tej strony, ona jest i ciężko jest tak daleko przesunąć swój umysł, żeby był w stanie zaakceptować przeskok do rzeczywistości, która wygląda kompletnie inaczej. No to jest poza ludzkim doświadczeniem, przynajmniej tak z zasady, może jakieś jednostki gdzieś istniały. Oczywiście mam świadomość teorii efektu Mandeli i całego tego tematu, ale jakby troszeczkę to odsuńmy na bok. Niekoniecznie to jest wytłumaczenie, chociaż może to być wytłumaczenie oczywiście. Natomiast ważne jest, że my posiadamy wciąż zdolność surfowania naszym doświadczeniem wewnątrz tego, jakie są okoliczności, jaka jest sytuacja. Bywało wiele razy w historii, że określone osoby, zwłaszcza w tych czasach burzliwych, gdzie były wojny światowe, pierwsza, druga wojna światowa,
i inne też zresztą czasy, bo ludzkość była w historii swojej ma pełno wojen, pełno różnego rodzaju katastrof, kataklizmów i dopiero nasze pokolenie tak naprawdę żyje w takim względnym spokoju chwilowo. Więc byli ludzie, którzy swoje życie przeżywali w bardzo trudnych czasach, gdzie kwestia właśnie samego przeżycia nie była taka oczywista wcale i na każdym kroku czyhały różne niebezpieczeństwa. A jednak są przypadki w historii odnotowane osób, które miały niesłychane szczęście, tak to niektórzy nazywały, niesłychane szczęście w absolutnie dramatycznych sytuacjach, które teoretycznie ludzie się za głowę łapią, jak o tym słyszą, jak ktoś mógł wyjść z tego cało. Oczywiście można powiedzieć, statystyka, szczęście czasami komuś sprzyja, ale jednak bywały osoby, które przynajmniej można by sądzić, że jakiś inny czynnik tam dodatkowo miał miejsce. I tym czynnikiem jest właśnie ta zdolność dostosowywania swojej wersji rzeczywistości do rzeczywistości, która występuje. Czyli wydarzenia obiektywne mogą mieć miejsce jakieś tam, typu jest na przykład wojna, jest jakaś okupacja i tak dalej. Jest jakaś obława, bo tu mi przychodzą na myśl historie, które słyszałem i od mojej babci, i od różnych osób, gdzie po prostu ludzie teoretycznie nie powinni wyjść z danej sytuacji cało, a jednak wychodzili. Właśnie dlaczego? Ja uważam, że oczywiście w większości tych przypadków to nie była świadoma wola. Mogłaby być, ale nie była prawdopodobnie świadoma wola tych osób na zasadzie okej, ja wiem jak nawigować w rzeczywistości i przeskakiwać między tymi wariantami. Oczywiście, że nie. Większość osób w takich sytuacjach moim zdaniem działała ich tak zwana opatrzność. Niektórzy to nazywają opatrznością boską, osoby bardziej religijne, natomiast ja tutaj to identyfikuję bardziej z wyższą jaźnią, po prostu z wyższym ja, z duchowym ja, które jest w stanie wspomagać i kierować naszym doświadczeniem w odpowiednie rejony i czasem jest tak, że to właśnie wyższa jaźń pomaga nam nawigować i docierać do tych rzeczywistości, które są dla nas korzystne, bezpieczne i tak dalej i to częściej prawdopodobnie historycznie występowało. Ale jeżeli zaczniemy się uczyć świadomie z tej perspektywy tutaj, wybierać jakości rzeczywistości, wibracje, które chcemy wybierać, to możemy również w ten sposób nauczyć się dostosowywać nasze doświadczenie, czyli to, jak będzie nasze prywatne, osobiste wydarzenia będą się toczyć, do tego, co jest. Czyli tutaj dochodzimy do tego właśnie, że nieważne, co się stanie na świecie, to jest chyba jest dzisiaj główne przesłanie, jakie mam w tym filmie dla Was. Nieważne, co się stanie na świecie, ważne, jak my będziemy w tym reagować i funkcjonować. Może być wojna, może być apokalipsa, może być wirus, może być różne rzeczy mogą być, a nasze doświadczenie będzie związane z naszą wibracją, naszą zdolnością świadomego przebywania na pewnym poziomie jakościowym i wtedy te wydarzenia mogą się dziać wokół, ale jeżeli nie pozwolimy im nas ściągać, wiązać strachem, paraliżować w taki sposób, to mamy znacznie większe szanse na to, że rzeczy się ułożą. Znacznie, znacznie większe szanse do praktycznie poziomu niemalże gwarancji. I to jest chyba takie ważne i cenne. Ja miałem, powiem Wam, szereg snów w życiu o wydarzeniach różnego rodzaju apokaliptycznych, nazwijmy to sobie w ten sposób. I nie twierdzę, że one się wydarzą. To nie jest tak, że ja jestem przekonany, że one się wydarzą. Pewnie się nie wydarzą. Ale tak to, co wyniosłem z tych snów, to one miały często taki wspólny mianownik. To było specyficzne uczucie we mnie, które kierowało mną w tych dramatycznych wydarzeniach i które pozwalało mi jakoś w tym wszystkim nawigować. Nie potrafię tego nawet do końca nazwać, jak właśnie to, o czym powiedziałem, czyli
ta taka łączność z taką wyższą wibracją, związaną trochę z wyższą jaźnią, z duchowym ja i świadome naginanie rzeczywistości tej, która jest związana z osobistym doświadczeniem do tego, co jest potrzebne. Takie po prostu plastyczne poruszanie się w rzeczywistości, aby dostosować to doświadczenie do tego, co jest nam potrzebne, co jest dla nas dobre i bezpieczne i tak dalej, niezależnie od tych okoliczności zewnętrznych. I takie coś bardzo długo mi się pojawiało w snach i chyba to jest przesłanie, które gdzieś tam z jakiegoś powodu ja trochę wierzę w to, że być może wyższa jaźń, być może jakiś aspekt właśnie mój duchowy chciał mi tutaj przekazać i zaszczepić. Nie wiem, czy przygotowując na coś w przyszłości, nie wiem. Nie nastawiam się na żadne takie wydarzenia, wręcz przeciwnie, nastawiam się na to, że będzie dobrze generalnie i nie jestem z tych, którzy bardzo mocno skupiają się na tym, żeby bić na alarm i tak dalej, chociaż też widzę oczywiście w obecnej sytuacji na świecie wiele niepokojących elementów, mówiąc tak bardzo oględnie, ale chodzi o to, żeby utrzymywać pewną wyższą wibrację, a nie koncentrować się na wibracji strachu i walki i zagrożenia, bo to jest właśnie to. Dopiero w momencie, kiedy się wikłamy w tą wibrację strachu, walki i zagrożenia, dopiero wtedy tak naprawdę mamy przechlapane i bo już po prostu w tym jesteśmy cali. A jeżeli w to nie wchodzimy, jesteśmy trochę tak ponad tym, to inaczej zupełnie nasze doświadczenie wygląda. Myślę, że to jest takie dzisiaj szczególnie cenne. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale cokolwiek przyniesie, ja widzę oczyma wyobraźni, oczyma po prostu mojego umysłu, widzę osoby, które w tych dramatycznych wydarzeniach po prostu w jakiś sposób poruszają się i surfują wręcz na tej rzeczywistości, są w jakiś sposób ponad tym, co jest tylko na planie fizycznym. Po prostu ja to widzę i czuję. I dzisiaj chciałem się troszeczkę tą refleksją z Wami podzielić. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Was to zainspirowało i też to w jakiś sposób czujecie. Czytam Wasze komentarze, gdybyście chcieli się podzielić swoimi refleksjami. Pamiętajcie, że wszystko, co najważniejsze, dzieje się na stronie w centrumrozwoju.pl. Jeżeli chodzi oczywiście o to, co tworzę, niekoniecznie cała sytuacja światowa, ale naprawdę dużo fajnych, wartościowych rzeczy i artykuły, i kursy, i przede wszystkim spotkania, na które teraz najbardziej stawiam, to, co ja publikuję i tak dalej, to jest jedno, to jest takie, żeby troszeczkę do Was dotrzeć, zainteresować tematem, ale głównie zależy mi też na spotkaniach z ludźmi i pracy w grupie, gdzie faktycznie robimy kolejne duże, milowe kroki i pracujemy nad zdolnościami właśnie, o których tutaj dużo mowa, więc serdecznie zapraszam na różnego rodzaju zajęcia i również na skorzystanie też z tych kursów, które są dostępne na stronie. Tyle dzisiaj, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, fantastycznego dnia, do usłyszenia, cześć.